Przez ostatnie tygodnie Zakład Usług Komunalnych szukał wykonawcy ostatniego brakującego odcinka wiślanej trasy rowerowej na terenie Tczewa. Na ogłoszony przez miejską jednostkę przetarg wpłynęło 8 ofert. 29 maja otwarte zostały oferty, które wpłynęły na ostatni, już trzeci etap wiślanej trasy rowerowej na terenie Tczewa. Wpłynęło 8 ofert. Wszystkie mieszczą się w budżecie, one opiewają na kwotę od 3,4 miliona do prawie 5 milionów złotych. W tej chwili trwa analizowanie ofert. Jeżeli chodzi o inwestycje, powinna ona być zakończona do końca tego roku. W tym roku realizowany będzie trzeci etap inwestycji obejmujący przebudowę mostka na ulicy Łąkowej, dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów od mostku w górę przy ulicą Łąkową. Inwestycja ma zostać sfinalizowana do końca bieżącego roku. Trasa jest częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Eurovelo.